Szpital specjalistyczny w Brzozowie, podkarpacki ośrodek onkologiczny, najlepszy na Podkarpaciu. Najwyższą ocenę uzyskał dzięki m.in. monitorowaniu jakości usług medycznych świadczonych przez brzozowską placówkę. Sytuację analizowano na przełomie roku 2013 i 2014 pod patronatem ministra zdrowia w ramach ogólnopolskiego programu Portrety szpitali – mapy możliwości. Liderem projektu był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a partnerem Związek Powiatów Polskich. Panie dyrektorze, jakie warunki trzeba było spełnić, żeby zostać najlepszym szpitalem na Podkarpaciu? No trudno mi jest tutaj powiedzieć, jakie trzeba było spełnić. Myśmy wypełnili ankietę, która obejmowała 13 obszarów tematycznych, począwszy od bieżącego zarządzania, wdrażania systemów jakości, skończywszy na sprawach inwestycyjnych, zarówno w infrastrukturę szpitalną, jak i aparaturę wysokospecjalistyczną. My w ostatnim dziesięcioleciu dużo pieniędzy zainwestowaliśmy z pomocą powiatu, Ministerstwa Zdrowia, gdzie najwięcej pozyskaliśmy środków z realizacji programu zwalczania chorób nowotworowych. Więc tych wydatków na cele inwestycyjne było bardzo dużo. Oceniana była też i współpraca z organem założycielskim. Ta współpraca była bardzo dobra i zawsze powiat był zaangażowany w wszystkie plany szpitala, był zatroskany o rozwój szpitala i w związku z tym całokształt tych naszych odpowiedzi na przedstawione ankiety zaważyły o tym, że uzyskaliśmy największą liczbę punktów, czy najwyższą cenę w Podkarpaciu ze wszystkich szpitali, które brały udział w tym plebiscycie. W zasadzie wszystkie te obszary, zarówno i w sferze zarządzania, finansowania, inwestowania, wdrażania systemów jakości, czy też i procesów leczenia, współpracy z organem założycielskim, one wszystkie wymagały po prostu rzetelnych odpowiedzi. Myślę, że to wyróżnienie, które jest efektem bardzo takiej dogłębnej oceny funkcjonowania szpitala, bo szpital był oceniony w 13 kategoriach dosyć szczegółowo. Jest jakby efektem tego, co się w Szpitalu Brzozowskim na przestrzeni ostatnich lat zmieniło. Każdy chyba zauważył, że szpital w tym okresie około 10 lat, trzeba tu bezpośrednio odnieść to do osoby, która kieruje szpitalem, czyli pana dyrektora Kolbucha, bo akurat w tym roku mija 10 lat jego funkcjonowania w szpitalu. Pod jego kierownictwem szpital wraz z załogą, z personelem doprowadzili do takiego stanu, że dzisiaj śmiało może konkurować z dużymi szpitalami wojewódzkimi, szpitalami specjalistycznymi, które funkcjonują pod egidą różnych szczebli samorządów. To wyróżnienie jakby jest efektem generalnie rozwoju szpitala, zarówno rozwoju modernizacji bazy lokalowej, bazy sprzętowej, jak i odpowiedniego poziomu personelu, zarówno lekarskiego, jak i personelu średniego. Najbardziej obiektywnym wskaźnikiem potwierdzającym rozwój szpitala jest systematycznie zwiększająca się liczba hospitalizacji. Coraz więcej porad udziela się również w poradniach specjalistycznych funkcjonujących przy szpitalu. Takimi wskaźnikami, które pokazują jakość świadczonych usług, poziom tych usług, jest wskaźnik hospitalizacji. On na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrósł praktycznie o 100%. A w onkologii te hospitalizacje kształtują się na poziomie 130% wzrostu w stosunku do roku 2005. Także to pokazuje wyraźnie zainteresowanie pacjentów leczeniem w Brzozowskim Szpitalu. Dzisiaj, kiedy pacjent ma możliwość wyboru placówki służby zdrowia, w której chce się leczyć, to oznacza, że pacjenci świadomie
i z przekonaniem wybierali właśnie leczenie w Brzozowskim Szpitalu. Z roku na rok poszerza się też oferta lecznicza Brzozowskiego Szpitala. Powstają nowe pracownie, poradnie czy oddziały w znacznym stopniu ułatwiające mieszkańcom powiatu brzozowskiego, jak i całego województwa podkarpackiego, dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. Ta oferta lecznicza rozszerza się systematycznie. Niedawno uruchomiono pracownię PET, która lokalizuje precyzyjnie komórki nowotworowe w organizmie. Funkcjonuje też pod oddział kardiologiczny, czyli mieszkańcy powiatu brzozowskiego na miejscu mogą leczyć choroby najgroźniejsze i najczęściej w Polsce występujące obecnie. Cieszy nas to, że tu uruchomiono właśnie tą pracownię PET, gdzie zainstalowane zostały najnowocześniejsze urządzenia, jeżeli chodzi o diagnostykę chorób nowotworowych. Jest to jedyne takie urządzenie funkcjonujące w województwie podkarpackim. Problemem jeszcze w tym roku jest to, że nie została ta działalność zakontraktowana przez fundusz, bo uruchomienie nastąpiło w trakcie roku budżetowego, ale mamy nadzieję, że z nowym rokiem w ramach kontraktu będą już świadczone w pewnym zakresie usługi z udziałem tego urządzenia. Myślę, że czymś równie ważnym jest uruchomienie tego pododdziału kardiologicznego, który już funkcjonuje, choćby i z tego powodu, że to właśnie schorzenia układu krążenia i choroby nowotworowe są głównymi przyczynami zgonów w Polsce. W tym samym czasie praktycznie podwoiła się ilość porad ambulatoryjnych udzielanych w poradniach specjalistycznych Brzozowskiego Szpitala. Oczywiście równolegle szpital rozwijał jeszcze swoją działalność o nowe działalności. Uruchomiono przecież w ostatnich latach zarówno ortopedię, jak i hematologię. Rozbudowano szpitalny oddział ratunkowy wraz z zapleczem. Wybudowano lądowisko dla śmigłowców. Szpital w coraz większym stopniu spełnia standardy, które są warunkiem do kontraktowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo dzisiaj na rynku może funkcjonować ta placówka służba zdrowia, które te standardy podstawowe spełnia. Jak mówi dyrektor szpitala Antoni Kolbuch, w sukcesie tym udział mają wszyscy pracownicy szpitala, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy obowiązków, jakie wykonują. Tutaj w naszym środowisku muszę się może i pochwalić tym, że osiągnęliśmy jakąś taką atmosferę współpracy, a nie rywalizacji. Pracownicy, ci, którzy biorą czynny udział w tym, w tych procesach zarządzania, wdrażania różnych procedur i wykonywaniu tych wszystkich prac związanych z ulepszaniem naszego szpitala, naszej jednostki, no, chyba rozumieją, że jedynie zgodna współpraca może doprowadzić do jakiegoś celu. Tytuł Najlepszy Szpital w Województwie Podkarpackim przypadł na dziesięciolecie pełnienia przez Antoniego Kolbucha funkcji dyrektora Brzozowskiego Szpitala. Mija 10 lat pańskiego dyrektorowania tutaj. To takie podsumowanie tego okresu pracy? Nie tylko, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj tym mierzyć sukces. Myślę, że moim planem, podstawowym planem działania to było zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach tych świadczeń, które szpital może realizować. Oczywiście w tych dziedzinach, w tych obszarach, które mamy zabezpieczone poprzez odpowiednie wykwalifikowanych specjalistów. I myślę, że większym sukcesem jest to, że w tym szpitalu wiele osób chorych na nowotwory i nie tylko na nowotwory chce się leczyć. Po prostu uznaje ten szpital za dobry i po prostu to jest też bardzo wysoka ocena właśnie tej pracy, bo myśmy się okierunkowali raczej na to, żeby zaoferować pacjentowi jak najlepsze warunki do wykonania świadczeń zdrowotnych. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, jest ponadto największym zakładem pracy w powiecie brzozowskim. Nie jest to bez znaczenia,
na tak trudnym rynku pracy, jakim jest właśnie lokalny rynek pracy. W szpitalu pracuje ponad 1100 osób. To, tak jak mówiłem, jest to największy zakład pracy i to się przekłada na no jednak określone dochody dużej części rodzin zamieszkujących na terenie powiatu brodowskiego. Ta funkcja też jest, myślę, bardzo ważna z tych powodów, o których mówiłem. Oprócz wsparcia finansowego, którego udziela powiat, oczywiście w ramach swoich możliwości, przy szpitalu funkcjonuje Rada Społeczna Szpitala, w skład której wchodzą głównie radni Rady Powiatu Brzozowskiego. Rada Społeczna, która jest organem doradczym opiniującym dyrektora szpitala. Wszystkie ważniejsze decyzje, wszystkie ważniejsze działania, zamierzenia inwestycyjne są wspólnie z dyrektorem przedyskutowywane i opiniowane przez Radę. Rada, której mam zaszczyt być przewodniczącym, jest jakby partnerem dyrektora w działaniach przede wszystkim związanych z rozwojem szpitala.